Witam. W tym filmie zajmiemy się często szukaną procedurą wymuszania wypalania filtra DPF na postoju. A więc, aby odnaleźć tę funkcję, przechodzimy do programu Maxi EQ oraz wybieramy model, który nas interesuje, po czym łączymy się ze sterownikiem silnika. Po połączeniu wybieramy zakładkę Adaptację, a następnie pozycję o nazwie Regeneracja filtra cząstek stałych. Po włączeniu tej opcji ukazuje nam się obszerne okno informacji na temat bieżącego stanu filtra DPF oraz niezbędne informacje dotyczące samej procedury. Po spełnieniu wymagań, tak jak widać na załączonym obrazku, możemy przystąpić do rozpoczęcia procedury wypalania. W tym momencie musimy stosować się do wyświetlanych komend, a więc należy jednocześnie wcisnąć do samej podłogi pedał hamulca oraz sprzęgła. Następnie zwalniamy obydwa te pedały, po czym wciskamy pedał gazu do samej podłogi, a następnie zwalniamy go zgodnie z procedurą wyświetlaną na ekranie. Jak widać na poglądowym filmie, procedura wystartowała i obroty będą utrzymywały się w granicach 1500 obrotów na minutę. Również powinna migać kontrolka świec żarowych. Zależnie od zawartości sadzy i ogólnego stanu technicznego pojazdu, procedura ta może trwać od 10 do nawet 40 minut. Nie przerywamy jej do momentu zmiany statusu regeneracji na zakończony, nawet jeżeli zawartość sadzy osiągnie wartość zerową, tak jak w tym przypadku. Po informacji o teście zakończonym oraz zejściu obrotów do stanu podstawowego możemy zakończyć procedurę, klikając ikonę Wyjdź w naszym oknie. Teraz, gdy rozłączymy się już ze sterownikiem, kontrolka świec żarowych powinna zniknąć na stałe, a my z sukcesem wykonaliśmy procedurę wypalania filtra. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do udzielania się pod filmem.